Angelika Jarosławska, koordynator projektu Polska 3.0. Moim gościem jest pan Łukasz Porzuczek, pełnomocnik zarządu firmy GeoFusion, członek komitetu monitorującego projekt Polska 3.0. Dzień dobry. Dzień dobry, Łukasz Porzuczek, pełnomocnik zarządu firmy GeoFusion Group. Polska 3.0 to program zintegrowanych działań mających na celu połączenie polskich rzek, autostrad i kolei w jedną płaszczyznę transportu multimodalnego. Projekt jako portfolio składa się z wielu mniejszych podprojektów. Ważnym z nich jest projekt bezpieczeństwa. Dziś poruszymy aspekt bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa związanego z gospodarką wodną. W projekcie Polska 3.0 są projekty związane z wszelkimi pracami związanymi z bezpieczeństwem toru wodnego, ale także rozwiązaniami dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Proszę przedstawić, jako członek Komitetu Monitorującego w dziale bezpieczeństwa, jakie projekty, jakie portfolio projektów oferuje Polska 3.0? Jakie rozwiązania? Oczywiście. Przede wszystkim może zacznę od bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Polska 3.0 szerokim aspektem obejmuje całość prac związanych z udrożnieniem toru wodnego. Jest to nie tylko koryto rzeki, ale również wały przeciwpowodziowe. Stan tych wałów ma niezwykle istotne znaczenie dla bezpieczeństwa żeglugi. Wiadomo, w okresie większej wody następuje dewastacja toru wodnego. Tak iż prawidłowy monitoring wałów przeciwpowodziowych jest elementem niezbędnym w celu utrzymania bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w naszym kraju. W chwili obecnej monitoring wałów przeciwpowodziowych prowadzi się co 5 lat. Powinno się prowadzić co 5 lat. Wykonuje się to technologią odwiertów, także tak naprawdę obecny stan badań, obecny stan prawny i obecny stan technologiczny pozwala na tak naprawdę punktową ocenę tego wału. W Polsce 3.0 przygotowaliśmy projekty, które umożliwiają dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii monitoring ciągły na całej długości takiego wału przeciwpowodziowego, czyli jesteśmy w stanie dużo wcześniej i dużo dokładniej wychwycić ewentualne uszkodzenia, które mogą w okresie wielkiej wody doprowadzić do przerwania takiego wału. Mamy przygotowany w chwili obecnej projekt mobilnego systemu monitorującego stan wałów przeciwpowodziowych na całej ich długości centymetr po centymetrze. Tak iż chcemy przedstawić te rozwiązania instytucjom zarządzającym wałami przeciwpowodziowymi, gdyż konieczne jest również nie tylko przedstawienie technologii, ale wprowadzenie odpowiednich rozwiązań prawnych, które umożliwią stosowanie tej technologii na wałach przeciwpowodziowych. Wracając do samego projektu, tutaj poruszył pan ważny element zmiany systemów prawnych, czy też dostosowań obecnie funkcjonujących systemów pod nowe rozwiązania. Jest to istotne z tego punktu, że Polska 3.0 to nie tylko portfolio projektów, ale także zmiany zarówno w systemie prawnym, jak również zmiany w szkoleniu kadry. Rozmawiamy tutaj o bardzo szerokim aspekcie społecznym projektu. Chciałabym, żeby pan do tego elementu również nawiązał, bo bezpieczeństwo, które poruszamy, jest niezwykle istotne w kontekście gospodarki wodnej. Natomiast przywrócenie żeglowności, modernizacja żeglugi śródlądowej i dróg wodnych spowoduje dużo sprawniejszy system zarządzania śródlądowymi drogami wodnymi i w całości gospodarką wodną. Mówimy więc zarówno o suszy, jak i o powodziach. Dokładnie. Po pierwsze, tak naprawdę w Polsce mamy do czynienia z dużym problemem wodnym, czyli utrzymania odpowiedniego poziomu wody, jak tutaj pani nadmieniła. W tym momencie zarówno w Polsce 3.0, czyli udrożenie tego projektu, udrożenie toru wodnego, to nie tylko tak naprawdę pogłębienie dna rzeki, ale również budowa zbiorników przeciwpowodziowych, wały, o których wspomniałem. Jako projekt społeczny musimy dotrzeć, przykładowo w tym momencie, jeżeli mówimy o wałach, do instytucji takich jak zarządy melioracji urządzeń wodnych. One odpowiadają za monitoring technologiczny wałów przeciwpowodziowych. Niestety jest to zupełnie osobna instytucja niezwiązana z zarządem wodnym, z RZGW, z instytucją o nazwie RZGW w skrócie. Tak iż projekt taki jak Polska 3.0 pozwoli nam, jeżeli będziemy mieć zintegrowany system zarządzania, skoordynować działania różnych instytucji, które tak naprawdę mają jeden cel, ale zajmują się jak gdyby osobnymi wycinkami tego tak naprawdę toru wodnego, bo tor wodny trzeba traktować jako rzekę i tą infrastrukturę przy nabrzeżną. Według mnie taki projekt właśnie jak Polska 3.0
pozwoli nam na, po pierwsze, koordynację i dobry przepływ informacji. Do tego jest potrzebna budowa dobrego systemu, powiedzmy, logistycznego. Także w tym momencie, jeżeli Polska 3.0 doprowadzi do zmiany rozwiązań prawnych, które decydują o sposobie badania wałów przeciwpowodziowych, decydują o tym, jak udrażniamy te rzeki, jak często, jeżeli będzie to jakby wsadzone w jeden system zarządzania, to poprawi to przede wszystkim gospodarkę kraju przez przywrócenie żeglowności, bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, ale również w sytuacjach kryzysowych pozwoli na lepszą koordynację służb, no, gdyż jestem przekonany, że Centrum Zarządzania Kryzysowego również będzie mogło korzystać z danych, którymi dysponuje taki ogólnopolski projekt. Warto nadmienić, że w Polsce 3.0 pracuje zespół ekspertów do spraw finansowania projektów. Projekty więc, o których mówimy, innowacyjne rozwiązania są gruntownie sprawdzane zarówno w samym procesie ich zaplanowania i użyteczności, jak również w systemie finansowania i planowania wdrożenia ich do projektu. Jest to szczególnie istotne dlatego, że w projekcie Polska 3.0 bardzo mocno zaznaczony jest element Made in Poland 3.0, promocji polskich przedsiębiorstw, promocji polskich rozwiązań. Jakie jeszcze rozwiązania dla bezpieczeństwa, być może w dalszych etapach projektu? Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to możemy właśnie mówić o bezpieczeństwie przeciwpowodziowym, ale również bezpieczeństwie tak zwanym można nazwać BHP, czyli wykonywanie jakichkolwiek prac w torze wodnym, takich jak pogłębianie, rozbudowa nadbrzeża, powinno być poprzedzone na przykład rozpoznaniem saperskim. W Polsce nie mamy tak naprawdę uregulowań prawnych, może inaczej, uregulowania prawne dotyczące prac saperskich jakieś są. Niestety nie są one dopracowane, a jak wiadomo, niewybuch, niewypał pochodzący z II wojny światowej stanowi duże zagrożenie. No, rzeki takie jak Odra są po prostu pełne tego typu obiektów, także jakiekolwiek prace pogłębiarskie, prace umocnienia nabrzeża są po prostu zagrożone wypadkami. Przed tego typu pracami należy wykonać rozpoznanie toru wodnego. My dysponujemy do tego odpowiednimi technologiami, czyli jesteśmy w stanie tak naprawdę zmapować całą szerokość toru wodnego pod kątem występowania niewybuchów, niewypałów, ale też innych obiektów mogących stanowić potencjalne zagrożenie. Dzisiejsza technologia pozwala nam tak naprawdę na zmonitorowanie całej rzeki pod kątem warstw namułów, czyli odległości dna właściwego i dna stanowiącego, które stanowią namuły, piaski, zlokalizowanie obiektów w tym dnie, właśnie takie jak niewybuchy, niewypały, lub potencjalne wraki, elementy infrastruktury, które mogą po prostu zagrażać pracy pogłębiarek lub też żeglowności, ponieważ łatwo sobie wyobrazić sytuację, kiedy mamy obniżony stan wody i taka barka transportowa trafi na przykład na wrak, który leży na rzece, o którym nie wiadomo. Tak, że w Polsce 3.0 stawiamy tak na komplementarność. Ja oczywiście jestem świadomy, że te wszystkie technologie wymagają koordynacji, nie, tak jak Pani powiedziała, wielu naukowców. Korzystamy w moim przekonaniu w całości z potencjału polskiego. Jak tak jak mówiłem przedtem o wałach przeciwpowodziowych, my również korzystamy z rozwiązań, które są zaczerpnięte z pracy naukowców, przykładowo Akademii Górniczo-Hutniczej, czy też różnych politechnik w Polsce, ale również opieramy swoje doświadczenie, jeżeli chodzi o wybuchy, na pracy polskich firm, które są tak naprawdę, jeżeli chodzi o tego typu prace, jednymi z najbardziej doświadczonych w Europie i na świecie, gdyż Polska jest krajem w Unii Europejskiej, który jest, można ocenić, chyba powiedzieć śmiało, najbardziej najeżony, nasycony niewybuchami, niewypałami ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. I my jako firma, która zajmuje się stricte tego typu obiektami, jak niewybuchy i niewypały, korzystamy z rozwiązań doświadczeń, czy też moich poprzedników, czy też Wojska Polskiego, jak i najnowocześniejszych technologii opracowanych na polskich uczelniach. Czyli tak naprawdę Polska 3.0 spina różne rozwiązania technologiczne, pozornie, może nie mające ze sobą wspólnego, ale tak naprawdę korzystamy z podobnych technologii, zarówno przy monitoringu wałów przeciwpowodziowych, jak i monitoringu na przykład rzeki czy innych zbiorników wodnych pod kątem występowania niewybuchu i niewypałów. Warto nadmienić, że firmy, które realizują poszczególne zadania w projekcie Polska 3.0, tych podmiotów jest bardzo, bardzo dużo. Są to podmioty zorganizowane w strukturach klastrowych, w ogólnopolskim klastrze innowacyjnych przedsiębiorstw. Organizacji, która jako jedna z niewielu w Polsce należy do komórki Global Compact, inicjatywy sekretarza generalnego ONZ. Jest to organizacja, która przede wszystkim promuje zrównoważony rozwój, zadania dobre dla gospodarki przy poszanowaniu praw człowieka, praw przyrody i ekologii.
Co również istotne, jednym z głównych postulatów Global Compact w Polsce jest żeglowność polskich rzek, podpisanie konwencji AGN przez Polskę, a więc dostosowanie polskich rzek do czwartej klasy żeglowności. Tak więc postulaty te wpisują się w strategię projektu programu Polska 3.0. Jest to również dlatego istotne, że tak jak wspomnieliśmy, jest to projekt spójny, komplementarny, przewidziany na wiele lat, przy poszanowaniu środowiska przyrodniczego, a jednocześnie rozwoju Polski, polskich przedsiębiorstw, co gwarantuje między innymi Global Compact, współpracując z organizacją ogólnopolskim klastrem innowacyjnych przedsiębiorstw. Takie więc mają być też zaplanowane projekty w Polsce 3.0, spójne, odpowiedzialne, przewidziane na wiele lat i stwarzające możliwości dla polskich przedsiębiorstw. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć tylko tyle, że jako przedsiębiorca i członek jednocześnie Polski 3.0 doświadczyłem na własnej skórze właśnie efektu działania tej koncepcji, ponieważ w przygotowywanych przez nas systemach właśnie, o których mówiłem, do badań wałów przeciwpowodziowych, czy też badania dna rzeki, napotkaliśmy wiele technologicznych problemów. I tak naprawdę dzięki udziale w Polsce 3.0 te problemy zostały rozwiązane przez innych partnerów, którzy na przykład już mieli pewne rozwiązania technologiczne z zupełnie innych dziedzin przygotowane. Udało nam się je dzięki współpracy zaimplementować do naszych projektów, dzięki czemu widzimy, że ten właśnie system i ta koncepcja, którą reprezentuje Polska 3.0, działa i tak naprawdę wystarczą polskie firmy, nie musimy sięgać nigdzie za granicę, żeby rozwiązać jak na razie wszystkie problemy technologiczne, na które się natknęliśmy. Polska 3.0 jest demonstratorem, jak przedsiębiorstwa, czyli inicjatywy oddolne, zorganizowane w klastrach, wspólnie pracując, mogą wypracowywać dobre dla polskiej gospodarki rozwiązania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia.